Dzień dobry. Nazywam się Apolinary Kurowski. Człowiek już raczej leciwy, bo 87, a nawet już 88 lat, 78 lat. Zdarzyło mi się na starość popełnić książkę pod tytułem właśnie Powrót do Zawiercia. Mieszkałem w Zawierciu do 1955 roku, do roku ukończenia szkoły średniej. Zawsze mile wspominałem Zawiercie, okolice Zawiercia, kolegów licealnych. Rok temu, jesienią 2013 roku, zrobiłem sobie taki tygodniowy urlop, żeby zwiedzić Jurę i przypomnieć sobie te okolice mojej młodości. I wtedy, po powrocie z tego pobytu, zacząłem zaglądać w internet, żeby się cokolwiek więcej o Zawierciu dowiedzieć. Te wiadomości o tym jakoś mnie wciągnęły mnie w historię związaną z Zawierciem. No i taki pierwszy pomysł, muszę to opisać. A ja zacząłem sobie przypominać mnóstwo drobnych faktów z mojego dzieciństwa. I to wiele faktów śmiesznych dla współczesnego życia, dla obyczaju, jaki obecnie nastał. I zacząłem właśnie przekierowywać tą moją chęć pisania tylko o górnictwie, bo to byłoby dosłownie kilka kartek stron, a zagłębiłem się w opisywanie tego codziennego życia. Także dla kogoś młodego, który żyje tu i teraz, wiele rzeczy mogą się wydawać dziwne, ale starałem się w książce w niektórych momentach pokazywać, jak dane miejsce wyglądało kiedyś, nawet jak nie pokazane na widokówce czy zdjęciu, no to spróbować opisać, jak się odbywały mecze lub inne imprezy, które były na byłym boisku, które znajdowało się przy ulicy Senatorskiej. Awantury, jakie były. Także to, co obecnie kibole wyczyniają, to nic nowego. Może troszeczkę dla wypełnienia tekstu. Nie mogę się oprzeć, żeby napisać taką drugą część, gdzie jest kilka opowiadań, przynajmniej moim zdaniem, bardzo śmiesznych. Niektóre tak śmieszne, że wręcz się sytuacje nadają do jakiejś scenariusza komedii filmowej. Ale to już polecam czytelnikom, żeby dobrnęli do tej drugiej części i przeczytali.